Dzień dobry, cześć, witam. Spotykamy się w podcaście gastronomicznym raz jeszcze. Dzisiaj kręcę się dalej w sumie dookoła komina, albo kominów w sumie, można powiedzieć. Cały czas bujam się po Śląsku. Gdzie dzisiaj, gdzie jestem? Jestem w Żorach, jesteśmy na rynku, jesteśmy w restauracji Pawła Nowaka, znanego restauratora, jak kazał sobie powiedzieć. Nie, żartujemy. Ale jest na dobrej drodze, żeby być właśnie tym znanym restauratorem, a odwiedzamy restaurację Ino Vino. Paweł, dzięki za spotkanie. Dzięki Ci bardzo. Wyczekane. Cieszę się przede wszystkim z tego spotkania. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że jesteś osobą, która, jedną z niewielu tak naprawdę, z którą do tej pory rozmawiałem, która wywodzi się z gastronomii, prowadzi biznes gastronomiczny. To znaczy, że rozmawiam z fachowcem, który przeszedł wszystkie koleje i stanowiska w swojej pracy po to, żeby móc tutaj siedzieć i zarządzać swoimi trzema restauracjami, albo trzema miejscami, bo jeden to wine bar, ale to też pewnie za chwilę o tym powiemy, tak? Dobra, Paweł, to ja Tobie oddaję głos. Powiedz mi, jak to się i skąd się to wzięło? Skąd się wziął pomysł na Ino Vino? Wiesz co, ja w gastronomii pracuję może z 15 lat chyba. Zacząłem już w szkole technicznej. No taki młody. No tak tylko wyglądam. Pracowałem w kilku miejscach, między innymi Ulem Karączki, w Raciborzu, w hotelu, jeszcze gdzieś tam w mniejszych restauracjach. No a potem postanowiłem z małżonką, że coś zrobimy swojego. Oczywiście jak każdy chyba, który zaczynał, to nie za bardzo mieliśmy pieniądze. No ale udało się dostać jakieś dofinansowanie, dostaliśmy tam jakiś grosz z pupu, coś tam pożyczyłem od mamusi, którą pozdrawiam. No i jakoś się udało. A skąd w ogóle się wziął pomysł? Bo w sumie pracowałeś jako kto? Jesteś? Ja pracowałem jako kelner. Wywodzisz się z sali. No tak. I chcieliśmy zrobić wine bar, bo w Rybniku czegoś takiego nie widzieliśmy. Do dzisiaj chyba niczego takiego. Ja zapytam tak, z racji tego, że jesteś z Pszowa, tak? Bo ja będę tutaj dopytywał i Cię będę gnębił. Nie? Jesteś z Pszowa, no to dlaczego Rybnik, a nie Włodzisław? Bo właśnie pracowałem u Remka Rączki i może dlatego. Widziałem, że A, wiesz, jak wyglądał rynek. No dokładnie. Widziałem, że ten rynek włodzisławski chyba nie jest aż tak otwarty, a tym bardziej na wine bar. Bo to w naszym regionie było taki koncept odważny, że tak powiem. No jak się okazało, ciężki, tak. No Rybnik też, nie? No zresztą wszędzie nie jest łatwo, nigdzie nie jest łatwo. To też racja. No jak się później okazało, to ten wine bar wcale takim dobrym pomysłem nie był, bo musiałem się szybko uczyć gotować, żeby w ogóle zaistnieć, nie, na tym gastronomicznym rybnickim rynku. Tym bardziej, że mam cały czas małą knajpkę, daleko w sumie od rynku, niby blisko rynku, a jednak daleko od rynku. No i trzeba tam było jakoś tych gości zwerbować, żeby do mnie przyszli. Wiesz co, bo rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed samym nagraniem i to jest w zasadzie taka fajna opowieść, bo jesteś człowiekiem, który w gastronomii siedział, ale jako pracownik. Także nie musiałeś się do tej pory martwić, tak, jak wygląda całe to zaplecze. I nie do końca powiem, że znałeś te wszystkie problemy z tym związane. Tu już nie mówię tylko o pracowniku, tak? Tylko o całej tej organizacji pracy, o administracji, zarządzaniu, tak? HACAP-ach, sanepidach i tak dalej. Także długa, długa droga. Natomiast właśnie, no, interesuje mnie to, ty jako właśnie z tej strony, który wywodzi się z gastronomii, miał na to pomysł, zrobił mały research, pomyślałeś, dobra, będzie to wine bar, otwierasz wine bar i no właśnie, i po kolei otworzyłeś i co się działo? Bo dojdziemy do tego, że na dzień dzisiejszy są to już trzy miejsca. Wiesz co, kurde, samo otwarcie to mi zajęło z 3 miesiące chyba. Zanim w ogóle znalazłem kiedyś lokal w innym miejscu zupełnie, nie na Kościuszki. Tam myślałem, że tam będzie super miejsce. Okazało się potem, że zupełnie się myliłem. Zrobiłem tam projekt nawet gastronomiczny, już zapłaciłem za to pieniądze, nie? Potem się okazało, że to tam zupełnie nie wypali, bo sanepid tego nie przejdzie. Nie? No i tak przez te 3 miesiące jakoś tułałem, zresztą no jak się nie ma pieniędzy, no to trzeba było sobie własnymi siłami to robić. No ale tak. Z tego z drugiej strony też jestem teraz bardzo dumny, nie? Że udało mi się. No, nie mówię, że tylko ja to robiłem, bo i rodzinę zaangażowałem i tak. Teścia przyszłego. Nie? Starym to, dobrym sposobem. Tak. Wszystkie ręce na pokład. No i co? No, koncept był taki, że będę sprzedawał wino i do tego jakieś tam jedzenie, nie? No ale tak jak już mówiłem. Ale powiedz mi teraz, bo tutaj mówimy jakby z punktu widzenia człowieka, który prowadzi gastronomię, więc liczy się. Bo tutaj właśnie to jest ten ciekawy wątek, bo wspomniałeś, że było więcej zapału niż liczenia. Na początku niczego nie liczyłem zupełnie. Zresztą, wiesz, jak byłem kelnerem, no to co ja mogłem wiedzieć o gastronomii, nie? Chciałem, żeby przychodzili goście i jacyś goście przychodzili. Jakieś tam rachunki jakoś tam udało mi się płacić.
jakoś tam. Żona pracowała na szczęście, to mi dużo pomagała finansowo. No i co, no, nic nie liczysz, to skąd możesz wiedzieć, czy zarabiasz, czy nie zarabiasz, czy jesteś pod kreską, czy nad kreską. Jedynie sobie martwiło bardzo to mnóstwo telefonów z ponagleniami o płatności. No i to mi dawało do myślenia, nie, że coś chyba jest nie tak. No i dopiero zacząłem liczyć. Muszę powiedzieć, że bardzo odważnie. Bardzo. Człowiek młody był i głupi. A co szybko się uczyłeś w zasadzie? No tak. Bo to widziałeś, ile zostaje, tak? Należało, tak jak mówisz, wszystkie te zaległości gdzieś uregulować i być na bieżąco, więc jeszcze ten moment. Ja niczego nie wiedziałem. Ja nawet nie wpisywałem sobie, jak wchodziły mi faktury, to nie wpisywałem sobie, do kiedy ją mam zapłacić. Nie? Był tam papierek i jak mi w końcu zadzwonili, to powiedziałem, że trzeba w końcu to zapłacić. No. Na szczęście bardzo dużo dobrych ludzi spotkałem na swojej drodze. W większości to są moi goście, którzy mi podpowiadali, nie, co robić i jak robić, żeby to miało ręce i nogi. No i takim momentem przełomowym było, kiedy pojechałem do pomóc, teoretycznie pomóc, miałem zaprzyjaźnionej knajpy w Łodzi, no a tam się dowiedziałem, że to, co robię, to mało ma z gastronomią wspólnego. Dostałem Pro Excela, zobaczyłem, że to naprawdę ma ręce i nogi, wtedy zacząłem jakoś nad tym panować. Nie? Wiedziałem, co to food cost, co to beverage cost, koszty pracownicze i inne rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Czyli byłeś i kucharzem, i kelnerem. No tak. Na Kościuszki jak zaczynałem, to byłem wszystkim i niczym. W większości na zmianie pracowałem sam, nie? Czyli obsługiwałem gości, gotowałem, sprzątałem. No, robiłem rozliczałeś faktury i wprowadzałeś to wszystko tak, do ale uwierz mi, miałem bardzo dużo czasu, żeby to robić w ciągu dnia. A niewiele się nie miałem zbyt wielu gości, nie? No właśnie, jak zacząłeś się liczyć, czy zmieniło się coś jakby w twoim myśleniu jako człowieka prowadzącego, czy przedsiębiorcy właśnie prowadzącego gastronomię? No wiedziałem, kiedy widziałeś cyfry, jakie decyzje zapadały? Powolutku wiedziałem, na co mam patrzeć. Nie? Jak ktoś mi powiedział, że food cost 40% to jest dużo, no to wiedziałem, że coś z tym muszę zrobić. Nie? No albo zwiększałem ceny, albo szukałem jakichś zamiennych produktów. No, bardzo dużo mi to dało do myślenia. Nie? I koszty pracownicze. Później bardzo zacząłem na to zwracać uwagę. Teraz już wiem, że no, na kosztach pracowniczych jako tako nie ma sensu oszczędzać. Ale na food coście no, to już można. Podobno to są akurat... Można przypilnować, no, tak. No. Podobne mam wskaźniki tutaj. Nie? Około 30% na food coście i 30% na kosztach pracowniczych. No to dużo prościej mi zarządzać towarem i odpowiednio kupować i nie marnować, niż powiedzieć pracownikowi, że nie wiem, nie dostanie premii w tym miesiącu, nie? To dosyć lepiej. Czyli ten przełom po Łodzi, kiedy dostałeś Excela, tak spowodował to, że w zasadzie mogłeś zarządzać tym zdecydowanie. No wiesz, jak to jest, jak możesz zarządzać kosztem, jak go nie znasz, nie? No, dokładnie tak. Wtedy fajnie, że też połączyłeś wszystkie kropki. Że wiedząc, ile zarabiasz, co mogłeś poprawić, tak, i gdzie te pieniądze pozostałe wydawać. Ile zarabiam, albo gdzie je lokować. Albo ile ale przynajmniej tracę, wiedziałeś, że nie. Albo ile tracisz. Nie? Albo wiesz, ile się namęczyłem, żeby żonie powiedzieć, że to w końcu zacznie działać. Kurde, to naprawdę nie było takie proste. No, pewnie to jest proces. No właśnie, powiedz mi właśnie, w związku z tym, że zacząłeś to robić w Excelu, kiedy, nie wiem, jesteś w stanie powiedzieć, ile czasu zajęło to, nie wiem, jakby stawanie nogi z tymi mądrzejszymi już decyzjami finansowymi? Co najmniej pół roku, bo to wiesz, pierwszy miesiąc, no to miałem jakieś tam wskaźniki. Mogłem tylko się domyślać, czy są duże, czy za małe. W miesiąc starałem się coś tam obniżać, nie? Albo pracować na futkoście, albo na beweryżkoście, albo coś zrobić z kosztami pracowniczymi, no bo to niestety też coś trzeba było z nimi zrobić. Nie? No, minimalnie pół roku zanim stanąłem na nogi. Nie? Wyrównałem się. To w sumie taki normalny czas, nie? Można by powiedzieć. Znaczy szkoda tego czasu. Z drugiej strony no, przeszedłeś wszystko hard way. Szkoda roku, który zmarnowałem, kiedy nie liczyłem niczego. Nie? No bo przez pierwszy rok to tylko się skupiałem na tym, żeby nauczyć się gotować szybko, żeby obsługiwać gości, nie? No i żeby mi restauracja hulała. Zresztą na początku miałem otwarte od poniedziałku do niedzieli, czyli całe 7 dni w tygodniu, no i pracowałem sam, no to tak jak się domyślasz, trochę godzin w pracy spędzałem. Potem zamknąłem sobie w poniedziałek, no miałem poniedziałek na jakieś takie urzędowe sprawy. No i tak pracowałem, ale chociaż odpocząłem wieczorem, nie? Mogłem pobyć trochę A to powiem, miałeś ogromne wsparcie, nie? Jak przez rok tak właśnie ciągnąłeś, nie? Kiedy dopiero się gdzieś tam potwierały te Excele i można tym było inaczej zarządzać. Ale jeszcze wracając do tego pierwszego pytania, no właśnie, i powstało Inno Wino, i tutaj ta
ta droga tych etapów, które przechodziłeś, że ja chciałbym mieć, bo uważam, że tak jest fajnie, i jak cały ten temat ewaluował, bo tak jak mówisz, na dzień dzisiejszy nie jest już ten one bike, który zakładałeś, tylko ten koncept się troszeczkę zmienił. To co się wydarzyło i dlaczego zacząłeś to zmieniać? Już właściciele tego lokalu, który wynajmowałem, wynajmuję do dzisiaj, mówili mi, że na samym winie to ja tam nie pociągnę. Ale wiadomo, że człowiek się uczy na własnych błędach i tam swoje frycowe musiałem zapłacić. No ale widziałem, że jeżeli ktokolwiek przychodził już tam na kościuszki, no to raczej na jedzenie niż na posiedzenie przy winie i jakieś tam przegryzce. No i oczywiście się broniłem przed tym, nie? Miesiąc może czy dwa, żeby może faktycznie te wino będę sprzedawał. No ale jak już po dwóch miesiącach nie było jakiegoś ogromnego ruchu, no to musiałem coś z tym zrobić. No czyli poszerzałeś ofertę? Tak, gastronomiczną. Ja w ogóle od samego początku tam miałem bardzo mało pozycji, chyba z 6 dań w karcie. No i taki był koncept, kuchnia też tam jest bardzo mała. Postanowiłem sobie, będę zmieniał kartę co 2-3 tygodnie, ale no i będzie zawsze coś innego, więc no goście będą, ci stali goście, którzy mieli do mnie przychodzić, będą mogli zawsze skosztować czegoś innego. Potem się okazało, że to wcale dobry pomysł też nie jest, bo dużo gości restauracyjnych przychodzi do restauracji po to właśnie, żeby zjeść, nie wiem, swoje ulubione danie. Dokładnie. Nie? No i bardzo tym dużo ryzykuję do dzisiaj, że tak często zmieniam kartę. Bo ja tam na kościuszki akurat... nie zostały standardy w karcie? Faktycznie nie. Jest co chwila coś nowego, no, tak? No, co chwilę coś zmieniamy. Pod względem takim foodcastowym to też jest. To też nie jest nic logicznego, niestety. No bo zawsze są jakieś straty, nie coś tam w tej karcie starej zostaje. No ale no, taki sobie wymyśliłem koncept i na razie się go trzymam. Bynajmniej tam na tym najmniejszym punkcie. Zresztą tam też mam taką najbardziej... Ale to już jest któryś rok z kolei. No tam już 5 lat, kurde, walczę. 5 lat, no, tam czyli, już tyle dań zrobiliśmy. Można powiedzieć, że przyjęło się. No, chyba tak. Ale mówię, kurczę, jest to zaskakujący koncept i fakt tego, że no właśnie, że nie zostawiłeś standardów w karcie, nie, i nie zmieniasz jakichś wkładek. Zwykle jest to tak, że... Wiesz, jak ja tam mam 6 pozycji, to ja ile bym musiał zostawić, nie? No tak, to 6 pewnie, nie? No, dokładnie. A zawsze też miałem takie poczucie, że nie chciałbym pracować w miejscu, gdzie się nic nie zmienia, nie? Zawsze mnie to męczyło, że po roku... Gdzieś tam pracy w jednej knajpie z jedną kartą menu, to już mnie to nie rajcowało, nie? A tak mogłem co 3 tygodnie, czy tam co 2 tygodnie i zmieniać kartę. I rozwijać potem... się jako szef kuchni. No, też. Jako kelner. No bo też, no ja, jak pracując jako kelner, no to nie miałem pojęcia, co to jest sous vide, jak się w ogóle gotuje. Internet mnie nauczył, trochę książki. No i samo zaparcie, nie? Bo to do dzisiaj mówię, że nie trzeba być, nie trzeba skończyć szkoły gastronomicznej, żeby być kucharzem, nie? Dobra, rodzi się z pasji, wtedy też jest łatwo. Dobra, i 5 lat w najmniejszym miejscu, koncept się przyjął, twoi goście polubili ten koncept, tak? Fakt tego, że przychodzą raz na jakiś czas i trafiają znowu na coś innego. I wymyśliłeś sobie, że będzie drugie miejsce. A, to nie ja sobie wymyśliłem oczywiście, ale no, każdy tam chce spełniać marzenia, nie? Miałem tam dużo takich gości, z którymi bardzo dużo rozmawiałem, którzy też prowadzą biznesy i oni mnie zarażali i optymizmem i takim i motywowali bardzo. No i z tym rynkiem w Rybniku to było tak, że najpierw sobie pomyślałem, no przeniosę się po prostu, nie? Nie będę musiał zatrudniać więcej ludzi, przeniosę się, będę miał lepsze miejsce, większe obroty, więc pewnie też będę lepiej zarabiał. Planowałeś zamknąć te pierwsze miejsce dokładnie, tak, i przerzucić wszystko do drugiego. Tak, dokładnie tak. No ale jeden z moich gości powiedział mi, że to jest idiotyczne, że jeżeli zarabia ta knajpa kościuszkowa, no to bez sensu ją zamykać, nie? No i okazało się, że ma dużo, dużo racji, bo jak tworzyłem rybnicki rynek, to na początku znowu się musiałem tułać i z pracownikami, tam wynikowo było niezbyt dobrze, z kolei kościuszki mi to nadrabiało i jakoś żyłem, nie? No i mogłem rozwijać jedno i drugie miejsce. Troszeczkę zmieniłem koncept tej rynkowej knajpy po pół roku, bo widziałem, że to samo, to co robiłem na kościuszki, się na rynku już nie przyjęło. No i tam troszeczkę uprościłem kartę, zrobiliśmy trochę prostsze menu. No i też zaczęło to tam działać. I tam też podobny koncept, że zmienia się cała karta, czy? No jeszcze do tego miesiąca tak było. Zmienialiśmy kartę, wprawdzie nie co 2-3 tygodnie, ale co 2 miesiące całą. No i też, no zostawały mi tam jakieś standardy, nie wiem, jak rolada wołowa, nie, czy burger, zmieniałem tylko sosy.
A teraz chcemy wprowadzić takie no, typowe dla większości lokali stałą kartę i wkładkę sezonową. Nie? Tam zmienialiśmy sezonowo. Czyli wymóg na to, wymóg to rynek. A jak zbieracie w ogóle właśnie informacje? Jak decydujecie o tym, że będzie tak, a nie inaczej? Mówisz o menu, czy? Mówię o menu. Znaczy, no teraz się tym zajmują szefowie kuchni. Trafić, nie? Ja tylko to no, doglądam oczywiście, co oni chcą robić, ale nie zamykam im zupełnie pola manewru. Nie? Chciałbym, żeby oni też się rozwijali. To w większości są młodzi ludzie. No to ja też nie chciałem, żeby mi ktoś mówił dokładnie, co mam robić, nie? Albo jakie dania wkleić w kartę. Ale umawiacie się wcześniej, tak? Tak, jasne, będzie koncept, jasne, czego jasne, się trzymacie i do wokół jakiego, jakiej karty pracujecie. Na rynku w Rybniku jesteśmy 3,5 roku bodajże. No i już też wiem mniej więcej, co się sprzedaje, nie? Na czym będziemy bazować. My tam bardzo dużo makaronów sprzedajemy, zresztą makarony robimy sami. Mówię tutaj o cieście bardzo makaronowym fajnie. I to się bardzo fajnie sprzedaje. No i też tych makaronów mamy więcej. Od roku wprowadziliśmy pizzę tam na rynek. No i też się fajnie sprzedaje. No to wiadomo, że nie wyrzucę z karty rzeczy, które mi rotują. Nie? Ale to próbowaliście, zakładaliście, że będzie to karta, nie wiem, makaronowa, czy będzie to pizza, czy próbujecie i patrzycie, co się przyjmie i no teraz tak zrobiliśmy. Nie? Przez 3 lata oglądaliśmy, co mieliśmy w kartach, co się fajnie sprzedawało i teraz to chcemy wprowadzić do tej karty głównej. Podsumowanie z 3 lat, zbiór. No dokładnie. Tym bardziej, że przepisy były sprawdzone, nie? Food costowo mi się tam spinały, no to dlaczego by z tego nie skorzystać? Głupotą by było chyba z tego nie skorzystać, nie? No pewnie tak. Znaczy to są, no tak mówię, fajne wcześniejsze doświadczenia i zaglądanie do Excela, tak? I tak jak wcześniej mówiliśmy, wszystkie te analizy sprzedaży, które powodują to, że wiesz to sprzedawać. No ja się tego Excela to jeszcze cały czas uczę i będę pewnie uczył, nie? Bo to cały czas można czegoś nowego się dowiedzieć. No i między innymi z takich relacji no, wynika, że tak. Potem znowu coś nowego mogę wprowadzić. Nie? A powiedz mi w Twojej strukturze, bo to jest też ciekawa rzecz. W tej strukturze to Ty dopilnowujesz tych kosztów, to Ty robisz food costy, czy zajmują się też tym szefowie kuchni? Czy to jest ich zadanie? Szefowie kuchni mają czuwać nad tym, żeby food cost był odpowiedni, ale wszystko liczę ja. Nie chcę ich obarczyć. Pracujecie nad tym razem, tak? Tak. Oni też się tego uczą. Tak jak Ci mówię, to są w większości młodzi ludzie, 20 kilka lat. No to gdzieś oni muszą to doświadczenie nabrać, tak jak i ja. No i oni pewnie też sami nie wiedzieli, jak zaczynali pracę na kuchni, co to jest, nie, z czym to się je. Ale mi się wydaje, że to i mi procentuje, i im też procentuje na przyszłość, żeby będą wiedzieli już tak. Ewentualnie w przyszłej pracy, jak znajdą lepszą. Czego im życzę. W czwartym twoim miejscu. No, tak, na przykład. Bo jeżeli mają możliwość uczenia się i rozwijania, tak, i próbowania wszystkiego, co nowe, nie zamykasz się na różne opcje, to są w stanie się cały czas gdzieś tam rozwijać. Tak mi się wydaje, że to tak działa. Nie? No nie wiem, jak ty byś miał robić przez rok cały czas klepać rolady i kotlety schabowe, no na pewno byś się znudził, nie? A tego nie, tego chcę uniknąć. Zależy w jakie kształty, no chyba, że różne kształty musiałbym wykupywać. No, wiadomo, że to dużo składowych, nie? I atmosfera w pracy, tak jest, i pieniądze tak oczywiście, nie? Ale taka nuda, no to też mi się wydaje, że to im na pewno nie pomaga. Nie, to prawda. Znaczy to jest fajny fakt, jeżeli to jest kilka restauracji, oni też mogą jakby rotować między restauracjami, nie? Bo jest to też... Tak mi ktoś kiedyś też mówił, że jak będę miał 3, to będę przerzucał sobie kucharzy. Niestety to tak nie działa. Aha. Tym bardziej, że w każdej restauracji mam inną kartę, inny trochę system pracy. No i nie jest to takie proste, niestety. A z drugiej strony, ja też nie mogę narzekać na Nie masz takich dziur w zasadzie? No nie mam. No, jakieś tam małe mam oczywiście, ale główny trzon mam cały czas taki sam. Także to jest mój taki malutki sukces. No to ja ten sukces teraz właśnie pociągnę troszeczkę za język, bo no, rynek pracy jest wymagający, nie do końca stabilny, nie mamy fachowców. I to jak ty to robisz, że masz stabilny zespół? Tak? Bo stabilny nie mówimy, że 3 miesiące udało się przetrwać, tak? Tylko to już jest któryś rok z kolei. Powiem Ci, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Zaraz skoczymy do kuchni zapytać. Ale ja to zawsze powtarzam, że dobrzy ludzie lgną do dobrych ludzi i tak mi się wydaje, że to chyba w ten sposób działa. Już to słyszałem. Chyba to tak działa właśnie. No jakoś takie mam szczęście, że i goście, którzy mi, bo tak jak już Ci wspominałem, bardzo mi pomogli, tak ekipa, którą udało mi się uzbierać, to są naprawdę w większości bardzo fajni ludzie. Zatem sam jesteś częścią zespołu. No tak, teraz już niestety mniej. Mało pracuję i na kuchni, i na sali, ale staram się, jeżeli mogę, jeżeli muszę, to w jakiś sposób im pomagać. Choćby dobrym słowem, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne.
Ale jesteś, tak jak mówiliśmy, no jesteś człowiekiem z gastronomii i wiesz co się z czym je i jakie decyzje trzeba podejmować, żeby to się odpowiednio kulało. Nie? No chciałbym, żeby każda moja decyzja była dobra, ale wiadomo, że to jest... Ale co rok są lepsze. Tak. uczysz się i co rok wychodzą lepsze. Dobra, to co, to przeskoczymy do, no już teraz po sukcesie, tak, korowego zespołu, tak, że już masz ten zespół, który się zaczyna. A właśnie, a jak rozwijasz jeszcze swój zespół? Czy nie, jeżeli masz szkolenia jakieś, wysyłasz i budują gdzieś tam swoją markę? No, staram się oczywiście. Wiadomo, że nie robię tego co miesiąc, nie? Ale jeżeli są jakieś okazje, no to z nich korzystam. Rok temu był taki boom na szkolenia dofinansowane z Unii Europejskiej, tak. To z tego korzystałem. Trochę jeżdżą chłopaki na szkolenia z makro. Fajnie. Też menedżersko oczywiście, staram się menedżerów rozwijać, bo to też mi się wydaje, że jest bardzo ważne. Zresztą siebie też. No te szkolenia mi bardzo, na których byłem, to mi bardzo pomogły i też otwierają oczy, co jeszcze mogę poprawić, gdzie jeszcze mogę jakiś grosz zaoszczędzić. Dobra, to co? Pierwsze miejsce przerobiliśmy, drugie miejsce przerobiliśmy i no nie miałeś dość, wciąż nie nasycony. To nie, to nie jest moja wina, to ja mam żonę. To już nie ma pytań. Nie, jakoś tak, kurczę, nie wiem jak to się stało. No. Może masz rację, że trochę nie miałem dość. Nie wiem, no. Ja też lubię wyzwania, lubię się rozwijać. Bardzo wiele ludzi mi odradzało te Żory, bo to takie miejsce, mówi się, że to takie miejsce ciche, że tutaj na rynku się nic nie dzieje. Była tu knajpa przede mną rok i nie udało się jej, dlatego no ryzyko to jest, było, tak zawsze jest ryzyko, jest, nie? No, ale, wejść po kimś to jest trudno. Ale no, tutaj się udało, jak zresztą chyba we wszystkich trzech miejscach. No, zatrzymajmy się tutaj, bo tutaj no, jest przefajnie. Fajnie jest to poorganizowane, tak minimalistycznie, ale oferta bogata, no, miejscówka bardzo fajna. Jak zbudowałeś to? Jak to się tutaj zaczęło? Skąd wziął się, albo inaczej, jak wpadliście, albo jak wymyśliłeś sobie, co tutaj ma być? Mhm. Czy zrobiłeś też właśnie jakieś rozpoznanie rynku, czy przeniosłeś już wcześniejsze doświadczenia na to miejsce? No powiedziano, mój gość, który projektował to miejsce, powiedział mi, że będzie ten lokal do wynajęcia, no to pojechaliśmy z żoną zobaczyć, co to tutaj będzie. Pierwszy raz zresztą wtedy byliśmy w Żorach. Musicie przyjechać zobaczyć, bo naprawdę, no, sam przyznasz, bardzo bajeczny ten rynek jest. W porównaniu do Rybnika, no to tutaj jest naprawdę super. Tak. No i co? No i wzięliśmy to, a pytałeś o koncept, skąd wzięliśmy. Wiesz co, chciałem skopiować rynek rybnicki, bo widziałem, że ten koncept kościuszkowy to jest dobry na kościuszki, bo tam ta karta jest malutka, a tutaj chciałem zrobić coś dla wszystkich. Nie zamykać się tylko na jakieś tam grono klientów. Gości, którzy szukają jakichś, nie wiem, nowych smaków albo wybujałej kuchni. Chciałem się otworzyć jak największą rzeszę gości. No i tak też zrobiliśmy, dlatego mamy dużo prostych dań. Oczywiście też staramy się kombinować, ale no wszystko z umiarem. Tutaj też bardzo dużo robimy imprez zorganizowanych. Mam tu do tego predyspozycję, no to wykorzystuję. No i widzę, że to się bardzo, bardzo dobrze spina wtedy. Dużo lepiej niż w małych miejscach, gdzie takie imprezy zorganizowane nie daje rady zrobić. Czy to, jak wygląda to dzisiaj, wyglądało tak samo przy otwarciu? To, co zakładaliście, sprawdziło się? Ewaluowało? Tutaj, kurczę, niewiele zmieniałem, na szczęście. Może to doświadczenie, nie? Już z kościuszkowo i rynkowo. Czyli te pierwsze założenia jakby przyjęły się? No. Od samego początku. Znaczy wiadomo, zmieniamy kartę, nie? Zmieniamy tam jakieś drobne rzeczy. Ale to już założenie, tak? Postanowiliście, że tak będzie. No tak. Nie zmieniacie dlatego, że się nie sprzedawało, tylko dlatego, że to jest koncept zmieniania karty. W jakiej godzinie tutaj pracujecie? Kuchnia tak z ciekawości właśnie, jak pracuje rynek. Czy rynek tętni życiem i jesteście otwarci już do białego rana, bo się coś dzieje, czy rynek nie do końca jest tym miejscem, gdzie... No nie, tutaj na rynku się niestety niewiele dzieje. My pracujemy, restauracja jest czynna od 12 do 22, weekendy do 23. Zdarza się, że tam przesiedzimy trochę dłużej, ale to są raczej wyjątki. Ja się zawsze śmieję, bo tu bardzo mało ludzi przez rynek przechodzi, ale jak już przechodzą, to przeważnie wchodzą do mnie, także to sukces też ogromny. Aha, jest tu jakaś konkurencja? Jest kawiarnia obok i w sumie na rynku jeszcze tam jakaś mała chyba koreańska knajpa. Czyli jako tako nie, chociaż konkurencja na rynku jest w zasadzie
gdyby tutaj były większe tłumy, jest wskazana też, nie? Bo to znaczy ja bym nawet cieszył, wiesz, jakby coś tu się jeszcze otworzyło, bo to na pewno motywuje może więcej ludzi by tu też przechodziło. Pobudza do działań. Dobra, powiedz mi teraz, jako właściciel i menadżer, trzy koncepty. Zakładam, że jak się pojawi, że znowu jak gość wspomni o tym, że jest jakiś lokal, to już nie będziecie, z racji doświadczenia, już nie będziecie się długo zastanawiać, tylko od razu powiecie, czy bierzecie. Tak? Nie, teraz już jestem mądrzejszy. Wiesz co, teraz to mi trochę spokoju potrzeba, tak mi się wydaje. I taki chyba jestem już dorosły. Masz co robić. No. Tak. Już tak jak Ci mówiłem przez telefon, teraz się mam wreszcie, żeby pochwalić, mam syna, to mam co robić. No i kurczę, chciałbym troszeczkę to usystematyzować, wiesz, bo na razie to tak biegam z jednej do drugiej, do trzeciej. A to nie nie wprowadzisz jakiegoś systemu, jak będą cztery knajpy albo pięć, nie? To będzie lepiej się kierowało? Nie jeden by powiedział, że tak, ale no nie mam chyba, no siły mam, kurde, motywację też mam, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że miałbym jeszcze jeździć, nie wiem, do Raciborza albo do Wodzisławia, gdzieś tam się rozbijać, nie? Wolę, wręcz przeciwnie, myślę o tym, żeby w Rybniku coś zrobić takiego nowego i może połączyć te dwa miejsca, ale no to aha, nie jako to trzecie, tylko zmienić koncept albo wymyśleć coś nowego w miejscach, w których jesteś. Ja tutaj jeszcze pociągnę moje pytanie. No właśnie, teraz jako w zasadzie nie tylko i właściciel, ale jako menadżer trzech restauracji. Jak sobie z tym radzisz? Jak to wygląda od tej strony administracyjnej? Masz strukturalnie, masz menadżerów, tak? Bo to też jest jakby ciekawe dla naszych słuchaczy. Jak można sobie te rozwiązania poukładać, tak? Czy można to zrobić jednym człowiekiem, czy trzeba mieć w tej strukturze ich troszeczkę więcej? Wiesz co, jak zaczynałem tutaj w Żorach, to miałem menadżera jednego na rynku w Rybniku i tutaj w Żorach. I nie zazdroszczę Sebastianowi, nie zazdrościłem, bo naprawdę nie było możliwości, żeby to poukładać. A w końcu potem poszedłem po prostu do głowy, zresztą znalazłem tutaj konkretnego gościa i w Żorach mam osobnego menadżera, w Rybniku mam osobnego menadżera, pod nimi są szefowie kuchni. No jedynie na Kościuszki szefowa kuchni. No tam jest to najmniejsze miejsce. Tak, tak. Tam w ogóle zatrudniamy tylko 5 osób chyba. To większość nie, ty tam ogarniasz. No, nawet nie, to szefowa kuchni, wiesz, akurat tam. Aha, no proszę. No, na szczęście to jest taka osoba bardzo oddana, zresztą, jak już mówiłem, w większości tych pracowników, którzy mam, to oni tacy są. No i ona sobie tam bardzo dobrze radzi z tym, także no, nie potrzebuję tam w to ingerować. Ja jedynie, tak jak już wspomniałem, liczę food costy, beverage costy, zajmuję się dokumentacją i ewentualnie jakieś wnioski, które mam, przekazuję im, żeby coś tam próbowali zrobić. No właśnie, tak z ciekawości, bo mówisz, że masz menedżerów, a to jest znowu jakby wracamy do tej rozmowy sprzed jeszcze nagrywania, jak tworzą się struktury w restauracjach, które powodują lub nie powodują rotacji albo frustracji, tak? Czyli nawał obowiązków, który spoczywa na menedżerach, tak? Którzy nie mają tak naprawdę ani możliwości, ani czasu, żeby robić to, do czego tak naprawdę tam są przydzieleni. I jak to wygląda u Ciebie, że to funkcjonuje? Tutaj mówię, wiesz, o tej całej administracji, nie wiem, ogarnianie, wiesz, faktur, analiz, tego, kto robi marketing, kto robi imprezy, tak? Kto robi cały szum dookoła tego. Jak to jest podzielone? Jak sobie z tym poradziłeś? Dużo się uczyłem, bardzo dużo. I na początku było tak, że ten menadżer to on robił wszystko, niestety. Czyli właśnie wpisywał tabelki, nie? Wpisywał faktury, jeździł po towar. A, rozumiem. Co ino bądź. Co tam przyszło do zrobienia, jakieś techniczne rzeczy też. A teraz na szczęście od jakiegoś czasu, no po szkoleniach też, nie ukrywam tego, dowiedziałem się od mądrzejszych ludzi, że to naprawdę to nie przynosi odpowiednich rezultatów. I teraz staram się jak najmniej dawać im do roboty, a coś tam rzucać na siebie. No właśnie, to powiedz mi, działa to? Bo z jednej strony można powiedzieć, no okej, nie, to, że ten menadżer zajmuje się tylko tym, no ale to w takim razie muszę mieć kogoś, kto będzie robił to, czego oni w tym dniu nie zdążą zrobić, tak? Czyli zawieźć prania, jechać, tak? Jechać po towar, przykręcić śrubki urwanego kranu, tak? I tak dalej, nie? Chodzi mi o to, czy o tą relację finansową, że jeżeli menadżer będzie robił tylko to, co będzie powodowało ruch w biznesie, to czy to się finansowo przekłada na to, że można zatrudnić kogoś, kto będzie robił te wszystkie inne duperelki? No, chyba tak to działa, wiesz. Nie mam nie jest to policzalne u mnie.
Nie wiem, czy tak się stało faktycznie, że mam większy obrót, bo menadżer zajmuje się menadżerką, czy szkoleniem pracowników, czy choćby nadzorowaniem pracowników, a nie siedzeniem w komputerze. Nie, nie wiem, czy to faktycznie tak zadziałało, ale obroty z roku na rok to ja mam dużo większe. Więc może coś w tym jest. Czyli doskakują ludzie do struktury? No, tak. Często tak. Nie mam może szefa sali, bo wydaje mi się, że na pięć osób to jest tak. Może bez sensu. No i tutaj też się tym zajmuje menadżer. Ale no na pewno im mniej ma obowiązków, tym lepiej je wykonuje. Nie? Rozumiem. Powiedz mi, właśnie jeśli chodzi o te podziały, administracja, social media i tak dalej, no nie wiem, korzystasz z zewnętrznych firm też? Czy robicie to właśnie wszystko jakimś tam własnym sądem? Kurczę, zawsze mi się wydawało, że Facebooka, prowadzenie Facebooka to jest banał i to bez sensu w ogóle, żeby ktoś to robił zewnętrznie. I coś się zmieniło? Nie. A dalej prowadzicie sami? No, tak, czy ty tak. Prowadzisz, czy ktoś prowadzi? Zresztą niekiedy promuję jakieś posty, ale wrzucają je w większości menedżerowie. To teraz pytanie właśnie odnośnie tego marketingu. To jak pozyskujecie nowych klientów? Wiem, że to jest jakiś tam przekaz szeptany, tak, że klienci sami siebie polecają, ale jak promujecie, czy robicie coś tutaj w środku, albo promujecie w taki sposób, żeby pozyskać nowych gości? Wydaje mi się, że nie. Ja marketingowo jestem noga i zawsze mi się wydawało, że lepiej powoli, małymi łyżkami, a cały czas. Czyli wolę taki marketing szeptany. Ktoś tu przyszedł, zobaczył, sprawdził, powiedział dalej, niż gdzieś się tam promować w radio czy w telewizji. Tylko Facebookiem działamy, no tutaj widzę, że to przynosi efekty. A wydarzenia organizujecie, typu na Dzień Kobiet, Walentynki? No tak, jasne. Tak, to standardowo. Tutaj w Żorach bardzo często robimy jakiś, Kamil to tak fajnie nazwał, Inowino Jazz Night. Fajne. Zbieramy, kupiliśmy pianino, przychodzi gość, który gra na pianinie, jakiś saksofon. Do tego robimy menu degustacyjne. No i w sumie to się bardzo fajnie sprawdza. I nowino wtedy. Czyli założenie z początku. Aha, ale nazwa została wszędzie ta sama. No, tak. Aczkolwiek to się bardzo gościom myli, bo za dużo ludzi przychodzi i pyta się, czy też mogą coś zjeść. No bo nazwa jest myląca, nie? A, Inowino, no i to jakiś mały podtytuł, nie? No mamy tam restaurant, kafe, nie? No, Inowino i jedzenie, nie? I jedzenia trochę. Inowino i co ino. Dobra, to jaki pomysł na przyszłość? Co jeszcze chcesz teraz, jeżeli jesteś w momencie, kiedy się to w miarę ustabilizowało, masz nad tym kontrolę, kula się to, jak robisz, żeby jakość tego serwisu, jakość Twojej usługi była lepsza? Na czym się skupiasz teraz, już bazując na wieloletnim doświadczeniu? Wiesz co, nie, na pewno nie spoczywam na laurach i to chyba mój jest plus. Nie pomyślałem sobie, że nie będę tutaj przyjeżdżał, bo im to tam chodzi, bo sobie radzą beze mnie. Nie pomyślałem sobie, że nie wiem, że nie będziemy teraz już karty menu zmieniać, bo po co? Bo przecież foodcost teraz będę miał, tak. Lepiej będę panował nad foodcostem, jak i nie będę zmieniał. No nic, koncept pozostał. No w sumie wszystkie te założenia, które sobie na początku dałem, no to jakoś się staram się realizować. Co jeszcze można zrobić lepiej? No bardzo dużo można lepiej, nie? Wiesz co, no to wydaje mi się, że jak już mam stałą ekipę, no to można czy troszeczkę na wyższy poziom obsługę wrzucić. Ja kocham obsługę gościa. No, wydaje mi się, że byłem w tym dobry. No i chciałbym, żeby ci kelnerzy, którzy u mnie pracują, byli podobni. Tylko, że to naprawdę trzeba na to czasu. Jak siedzisz w komputerze, no to nie zrobisz drugiej rzeczy. Tak. Nie? No i może pomalutku będziemy w tym wtolgnąć. Zresztą w komputerze też jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia. Ostatnio się troszkę podjarałem takim tematem Pareto. To próbowałem to okiełznać. No, ty mi powiedziałeś też o dzisiaj jakichś takich fantastycznych rzeczach. Może to będzie kolejny etap, który jeszcze będę mógł zrobić, żeby wyjść na jeszcze wyższy poziom. Nie? W kuchni też jest jeszcze dużo do roboty. No, na każdym etapie jakaś tam cegiełka jest do zrobienia. Nie? To tego ci życzę. Tak, myślę, że obgadaliśmy wiele. Zapraszamy wszystkich do Inowino i w Rybniku, i w Żorach, bo warto. Paweł, tobie życzę powodzenia. Nie poddawaj się w realizacjach. Tak? No nie wiem, czy ci życzyć czwartej, piątej. Na razie nie. Nie? Na razie, nie, dziękuję. Na razie stabilizacji, nie podniesienia tutaj o to, czego mówisz. I poziomy, i obrotów, i większej ilości gości. Nie. Tak, żeby nie można było wejść. Daj Boże. Paweł, dzięki bardzo. Dzięki.